Jak reagujesz w sytuacjach, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi: widziałem Pana, to znaczy doświadczyłem Jego obecności? Oczywiście patrzymy na takiego człowieka z dużym sceptycyzmem, dlatego że sami często zmagamy się z pytaniem: Panie, gdzie jesteś? Ale kiedy przychodzi wiarygodny świadek, który mówi o doświadczeniu spotkania, który opisuje tę historię i który mówi z taką prostotą, ale też wiarygodnością o przychodzeniu Pana, to warto zaufać i uwierzyć, ponieważ warto jakby nie ufać swoim własnym zmysłom po to, żeby zaufać doświadczeniu wiary drugiego człowieka.